500 000 zł przeznaczy w tym roku miasto na pomoc w wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Środki te pozwolą na wymianę około 100 pieców. Kwota konkretnie na jedną osobę to jest 200 zł za likwidację starego paleniska plus 200 zł za 1 kW. Biorąc pod uwagę, że średnio taki domek, średni domek jednorodzinny to jest piec o mocy około 25 kW, więc mieszkaniec Radomia średnio przy wymianie pieca będzie mógł liczyć na dofinansowanie około 5 000 zł. O dotacje z budżetu miasta mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące właścicielami budynków oraz lokali mieszkalnych lub użytkowych. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie wymiany węglowego systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Bywa się to tak, że składa do nas wniosek. Wniosek, jeżeli jest przygotowany poprawnie i jest decyzja o dofinansowaniu, jest podpisana umowa. Po realizacji tej umowy mieszkaniec jest zobowiązany do przedstawienia faktur, które mówią o tym, że zlikwidował stary piec, usunął go w sposób należyty, zakupił nowy piec, podłączył go w sposób właściwy i w oparciu o te faktury dostaje dofinansowanie, tak jak powiedziałem, 200 zł. Nabór wniosków o dotacje rozpocznie się w piątek 9 lipca i potrwa do 23 lipca. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim, w punkcie od strony ulicy Staszica. Po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu 48 36 20 683. Kolejność zgłoszeń jest brana pod uwagę.